Panie Emilu, ile to ma mocy? Dokładnie 140 koni mocy maksymalnej. Ale kości, a powiem to 4,5? Dokładnie 4,5 litra. To wygnieją i tylko 4 cylindry. Dokładnie jest to największy model tej serii. No w tej chwili praktycznie 4 cylindry, proszę nawet jeszcze to jest więcej. Taki przedstawiciel bym powiedział jeszcze z dużą pojemnością i nie za wielką mocą jak na to, co się dzieje na rynku. Panie Basiu, dziękuję na razie. Chcę przyznać głos. Dobrze, wyłączmy na chwilę. Panie Emilu, mówi się o tym, że Klas jest taką firmą, która wyprzedza inne firmy światowe rozwiązaniami technicznymi. Czym się wyróżnia Pan Klas? Skoro tacy jesteście pewni swego, że jesteście tacy dobrzy, to dzięki czemu jesteście tak dobrzy? Dokładnie tutaj prezentujemy właśnie to, że Klas jest przedsiębiorstwem technicznym dostarczającym rozwiązania, które spełniają wymagania. I tutaj mamy ciągnik, który jako pierwszy na rynku, pierwszy na świecie prezentuje idealny widok na ładować czołowy, gdyż połączenie przedniej i górnej szyby odbywa się bez poprzeczki. Dzięki temu poprzez cały zakres pracy ładowacza czołowego operator, w tym przypadku operatorka, ma bardzo dobrą widoczność. Czy ona naprawdę jeździ do pracy takim ciągnikiem? Nie tylko ciągnikiem, ale również i kombajnem. Taka drobna istota? No właśnie, obrazuje to tylko to, że tymi maszynami i nawet drobne istoty mogą pracować z pełną wydajnością. Jaka jest prędkość maksymalna? Mówiliśmy o tym, że niektóre ciągniki potrafią jeździć 130 na godzinę, ale w rolnictwie to jest niepotrzebne. Jaką on ma najmniejszą, minimalną i maksymalną prędkość? Minimalna prędkość tego ciągnika, jeżeli mamy biegi pełzające, to jest 120 metrów na godzinę, jeżeli mamy pełną prędkość obrotową 2200, czyli minimalna prędkość będzie to 60 metrów na godzinę, czyli jest to wystarczająca prędkość, jeśli chodzi o takie prace w sadownictwie, gdzie jest potrzebna naprawdę minimalna prędkość, a prędkość maksymalna, czyli ta transportowa, to zgodnie z przepisami polskiego prawa nie możemy się poruszać szybciej niż 42 km na godzinę. I tutaj poruszamy się przy prędkości ekonomicznej silnika, czyli nie z pełnymi obrotami, czyli oszczędzamy paliwo. Dzisiaj, jak dzisiaj rozmawialiśmy już z różnymi osobami, to niektórzy z Państwa szczególnie mówią, że dla nich bardzo ważną rzeczą na pracy na polu jest to, że jeżeli zdarzy się jakaś awaria, no bo się może zdarzyć, coś się na przykład uderzy, coś gdzieś, będzie jakiś problem techniczny, że dla nich ważna jest szybkość obsługi. Jak u Was wygląda z serwisem ta sprawa? Tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę, że szybkość obsługi codziennej w tym ciągniku staraliśmy się doprowadzić do perfekcji. Mamy wszystkie punkty konserwacji dostępne i pomimo tego, że jest tutaj zamontowany ładowacz czołowy, konsola ładowacza czołowego, dostęp do wszystkich filtrów jest tak samo, jakby tego ładowacza i tej konsoli nie było, czyli nie stanowi tu jak najmniejszych przeszkód zainstalowanie ładowacza czołowego. Ile macie przedstawicieli w Polsce? W Polsce jest 16 dealerów, którzy obejmują swoim działaniem całą Polskę. Mają oni swoje podpunkty tak, żeby każdy klient miał blisko, powstają te punkty. Więc w tej chwili mamy 50 punktów, do których klienci mogą się udać i będziemy mieć jeszcze więcej. 2001 za mało? 2, jeszcze sprawdzę, żeby nie pomylić. 2-3 stoły za dużo! 200 z Was to za dużo! 2,50! Ile? 200 za dużo, jeszcze zerk teraz. Sprawdzę. 2050 za dużo? 11 troszkę za dużo? 2000! 10 za dużo? 9! Dobra, i teraz proszę Pana, niech Pan powie, co to jest. 2009, to jest rok. I czego on dotyczy? No. Zaczął robić ciągniki. Ale to już dodatkowe. Dobra, pan Emil podpowie. Powstała siedziba Klas w Polsce. Dobra. Pierwsze nagranie. I teraz patrzymy dalej. Mam następne dwa pytania. Dobrze, okej. Okay. Od 1000 więcej. Ile? Od 1000. Szukajcie, żeby się sam nie rybnął. 1500 za mało.
Cicho mówi sobie 1936. Kochana, to jest data, której ani ja, na tym bardziej ty, nie jesteś w stanie zapamiętać. To pan Emil powie. Od tego roku firma Klas produkuje? Kombajny. Brawo! No to Kobito, gospoda, a ty jesteś w telewizji rolniczej. To telewizja rolnicza dostaje prezent. Bardzo proszę. I ostatnie pytanie Klasa. Zobaczmy teraz. Aha, znowu mamy liczbowe, dobra. Jak to teraz sprzedać? No dobra, to jest liczba z przecinkiem. Ze przecinkiem. 1000! Ale to jest 12 przecinek. 12! Jezu, jak to jest. I co to jest, panie Milo? Szerokość najszerszego headera, jaki jest oferowany razem z kombajnami. Co to jest header? Header, przyrząd żniwny. Dobrze. Wiedziałeś, co to jest header? No to ci się należy nagroda. Panie Milo, jeszcze dwa słowa. Niech pan powie na koniec, że dlaczego ten ciągnik jest niezbędny w gospodarstwie. Że jak ktoś chce być dobrym rolnikiem, to musi mieć taki ciągnik. Jest to ciągnik stworzony przez rolników, dla rolników. Tam każdy przełącznik, miejsce joysticka, pozycja operatora, widoczność, którą ma obsługa codzienna, została z myślą, żeby było jak najbardziej komfortowe, jak najbardziej przemyślane, ale również, żeby też zużycie paliwa było na jak najniższym poziomie.